Cześć kochani, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna długo oczekiwana lekcja z gry na gitarze basowej. Tak, już wiele osób się dopytuje w komentarzach pod różnymi filmami nie związanymi z basem, czy zrobię jakąś lekcję na bas. Także oto i ona, witajcie w poradniku basisty, kurde. Do dzieła, kurczę. Punkt oparcia w grze na gitarze basowej. To jest bardzo ważna umiejętność. Umiejętność i umiejętność, jak zwał, tak zwał. No oczywiście tutaj tak, mamy do dyspozycji co prawą łapkę, no i właściwie gramy paluchami, prawda? Jeśli stawiamy w tym momencie na grę palcami, to do dyspozycji mamy, do grania mamy trzy palce, pierwszy, drugi, trzeci. Kciuk, zwykle jeśli nie gramy slapu, to kciuk po prostu jest tym elementem, punktem zaczepienia w grze, punktem oparcia, jak ja to nazywam. I ten punkt oparcia rozróżniam na dwa sposoby, dwa miejsca, w których się trzymam tym kciukiem. Jeden sposób to jest taki, że opieram się na przetworniku. Lub no, w innych gitarach basowych widziałem nieraz na przykład taką przyklejoną listewkę, która po prostu miała za zadanie po prostu być takim tym punktem oparcia dla kciuka. Jak się przyjrzycie, to widać też na przykład na gryf tutaj, fragment gryfu. On też może służyć jako punkt oparcia. Troszeczkę może on jest w złym miejscu sytuowany. Gdyby on był troszeczkę szerszy, załóżmy, w tym miejscu, to byłoby łatwiej grać. A akurat u mnie w tej gitarze jest tak, że... Ale też może posłużyć, więc można powiedzieć, każdy z nas jakiś ten punkt oparcia może swój znaleźć. Tu można powiedzieć, że brzmienie jest bardziej okrągłe. Jeśli zrobię punkt oparcia w tym miejscu, ten dźwięk jest troszeczkę inny. Z kolei jeśli zrobię tutaj, to ten dźwięk jest taki ostrzejszy. Czyli po prostu widzicie, to tu jest też kwestia, w którym miejscu złapiemy. No ale dobra, czyli jedna rzecz to jest po prostu znalezienie punktu oparcia gdzieś na przetworniku lub ewentualnie jakiejś listewce lub gryfie lub gdzieś w którymś tutaj miejscu. Drugi punkt oparcia, jaki ja rozróżniam, to jest właśnie oparcie palca na strunie. Czyli na przykład mam te 5 strun i opieram palec, kciuk na najgrubszej strunie. Kciuk jest cały czas w tym jednym miejscu, czyli na tej najgrubszej strunie. Oczywiście jak chcę na najgrubszej strunie grać, wtedy się przesuwam z kolei na przetwornik, na przykład tak. Teraz jest kwestia taka też, że z kolei jeśli już opieramy na strunie, to możemy też według takiej zasady pójść, że opierać się na strunach też cieńszych. Załóżmy, jeśli obsługuję strunę E, to mogę opierać palec na strunie B, tej piątej. Jeśli z kolei gram na strunie A, to ten kciuk mogę sobie położyć na strunie E. Jeśli gram na tej strunie z kolei D, to mogę położyć palec na strunie A. No i to oczywiście według też takiej zasady, że mogę na dowolnej strunie położyć ten kciuk. W zależności oczywiście jest od zapotrzebowania, czyli na przykład jeśli gram jakiś riff na strunie A, tutaj gdzieś na przykład na strunie A, no to mogę sobie kciuk trzymać na strunie E, ale jeśli zaczynam grać jakiś riff na pustej strunie E, no to ten kciuk, no oczywiście muszę przesunąć wtedy wyżej. Grałem tylko na strunie A, więc tu musicie się też jakby na bieżąco podczas grania do tego dostosowywać, dostosowywać się do momentu, w którym tutaj obsługujemy gryf i wtedy możemy kciuk dostosowywać i kłaść w odpowiednim miejscu. Można by powiedzieć, że nie byłoby tyle błaznowania, gdyby po prostu mieć jedno ustalone miejsce i obsługiwać poszczególne struny. Oczywiście takie podejście też jest jak najbardziej słuszne. Jeśli się nauczymy obsługiwać tutaj wszystkie struny, to jest bardzo fajnie i takie wyjście też jest dobre. No, niemniej jednak nie ma tutaj jakiegoś, można powiedzieć, jednoznacznego zdania, jak
jak ten kciuk używać. No jeśli gramy na przykład slap, no to właściwie kurczę, nie mamy tego punktu oparcia. Gramy jakiś motyw normalnie tutaj. Raz używałem, byłem na grubszej strunie, raz byłem na sąsiadującej, raz w ogóle używałem tutaj kciuka do slapowania, więc właściwie no pamiętajcie o tej jednej rzeczy. W każdym razie jest tych kilka motywów. Mamy punkt oparcia gdzieś tutaj na korpusie, na przetworniku, ewentualnie na gryfie lub na jakiejś listewce, którą czasami jest domontowana lub można samemu demontować. No i druga opcja to opieranie na strunie i obsługiwanie pozostałych strun. Możemy tą opcję drugą rozbudować, że po prostu poruszamy się na wszystkich strunach w zależności od potrzeb. Ten kciuk opieramy na konkretnej strunie. Także zapraszam Was do ćwiczonek i papateczki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!